Bardzo proszę. Zaproszeni goście. Wczoraj chciałem, prawda, na Komisji Zdrowia, czy w sprawach różnych otrzymać, prawda, czy odpowiedź odnośnie, jaka była decyzja, znaczy Rady Społecznej ZOZ-u odnośnie oddziału pediatrii. I chciałbym to dzisiaj, prawda, usłyszeć od pana starosty. Bo to jest temat bardzo drażniący społeczeństwo, czy młodych ludzi w naszym powiecie i naprawdę nie wiem, co się tutaj dzieje, bo nie było mowy w ogóle ani w grudniu o takiej sprawie, a teraz nagle to w styczniu wyskakuje. Nie wiem, dlaczego nie zatrzymano tych lekarzy do chwili zajęcia drugim. Nie wiem, czy dyrektor nie powinien, czy z tego, co wynika, nie popatrzeć, a czy wejrzeć we własne sumienie i po prostu zapytać się siebie, co źle robi. Ja tak przynajmniej to uważam, że naprawdę tutaj to, co on robi i moim zdaniem to spłaca w ogóle i załogę, i społeczeństwo. Nie ma w ogóle atmosfery szpitali. To jest raz. Pomiędzy, prawda, położnymi, czy lekarzami, czy zarządem. I tutaj bym prosił, prawda, tutaj o odpowiedź i jeszcze, no jeszcze jedno. Czemu po prostu na komisjach, prawda, no, a czy tutaj zdrowia nie chciałem zabierać to, a czy przedtem, po prostu jest taka negatywna opinia o naszym szpitalu. I ja sądzę, że ta negatywna opinia, ona się przekłada na oddziały. I co by, a czy nie mówię, prawda, o szpitalu przemysłowym, to zawsze, a czy machnie się ręką i tak dalej. Nie wiem, co tu jest grane, czy tutaj szczerczyk jest wieczny, bo po prostu każdy się go, a czy boi, czy coś. No nie wiem. Ja to widzę nawet tutaj zarządem rządzi, prawda, i tutaj te wszystkie. Na razie dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Grzegorz. Panie starosto, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja tutaj, korzystając z obecności pana przewodniczącego Rady, pani przewodniczącej Komisji Zdrowia, po prostu ponaglam prośbę o zwołanie może Komisji Zdrowia Nadzwyczajnej, by spotkać się z osobami, które zarządzają właśnie tymi ośrodkami tu niepublicznymi, które są wokół nas, jeżeli oczywiście zechcą przyjść do nas, czyli Medimo, Esmed, tam jest jeszcze Krokmed, Krakmed, bo to są dwie jednostki, jedna jest w Siedlance, druga w Kolbuszowej, myślę, i to jest pięć jednostek, mam tu gdzieś zapisane, to po prostu mogę nawet powiedzieć, o kogo chodzi, ale to w późniejszym jakby powiedzieć czasie, jeżeli będzie taka możliwość. Oczywiście nie wiemy, czy ci właściciele tych jednostek zechcą się spotkać, ale bardzo bym prosił, jeżeli byłby pan przewodniczący i zezwolić pani przewodniczącej Komisji Zdrowia na, jeżeli musi mieć zgodę pana przewodniczącego na zwołanie takiej Komisji Zdrowia. Mielibyśmy informacje, drodzy państwo, o tym, może ile jest dzieci zapisanych w poszczególnych jednostkach, jak oni widzą dalszą współpracę, z jakimi szpitalami współpracują, może dlaczego nie chcą z nami, a może współpracują. Wiele, jakby powiedzieć, takich niedomówień byłoby wyjaśnionych. Drodzy państwo, nie wiem, czy zauważyliście, pewnie od lat ja utykam. I gdy będzie ortopedia, słuchajcie, to ludzie utykający będą chodzić i żyć. Ale dla naszych dzieci po prostu zabraknie jakiejś takiej bariery bezpieczeństwa, bo w Mielec ich nie przyjmie, Rzeszów nie znajdzie miejsca i nasze dzieci po prostu, kto ich będzie leczył? Naprawdę bardzo proszę i apeluję, myślę, że ci państwo, z którymi się spotkamy, wspólnie uda nam się może wypracować jakiś taki pozytywny efekt tego, że oddział dziecięcy zostanie. Cały świat dzisiaj drży, drodzy państwo. Zagrożenie ogromne jest dla naszych, jakby powie, dla ludzi w związku z nową chorobą. Myślę, że tutaj, no tak jak wspomniałem, utykać można przez całe życie, a ratować te najmłodsze dzieci to chyba każdemu tutaj na tej sali zależy. Panie starosto, ja wiem, że tutaj pan przedmówca, pan Marian Chopek mówi o sytuacji, o szpitalu. Myśmy na ten temat dyskutowali. Ja tylko mogę, panie starosto, potwierdzić, że pan jako starosta kolbuszowski
naprawdę stara się, by ten szpital trzymać jak najlepszym, po prostu w najlepszej kondycji. Nie wszystko, tak jak mówiłem wczoraj, nie wszyscy mogą ze wszystkimi rozmawiać i myślę, że właśnie ta taka rozmowa w gronie poprzez ludzi, którzy by dotarli do osób, które by zechciały tutaj pracować, to myślę, że tutaj pan starosta wie, jak najlepiej poprowadzić i mam nadzieję, że nam się to powiedzie, że ci lekarze do nas tutaj trafią. Panie starosto, teraz troszeczkę tak z innego, inny temat, może jakby powiedzieć też ważny, ale nie aż tak bardzo istotny. Wyraził pan zgodę na ustawienie lustra przy drodze 1176, bodajże to jest na ulicy Obrońców Pokoju. I tutaj jest tylko taka prośba i pytanie, na pewno pan starosta może na to nie odpowiedzieć mi. Chodzi o to, że ci mieszkańcy mają za to lustro zapłacić i jeszcze utrzymywać. No tak, no naprawdę. No, mam pismo, panie starosto, tutaj w telefonie, mogę pokazać za chwileczkę. Pan może o tym nie wiedzieć, bo tak jedni płacą, jedni nie płacą, a drudzy mają płacić. No. Najmocniej przepraszam, bardzo dziękuję, zaraz pokażę. Dobra? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z państwa radnych ma jeszcze w tym punkcie? Jeżeli nie... Dobrze. Jeżeli nie ma, to bardzo proszę pana starostę o ustosunkowanie się do problemów państwa radnych. Proszę państwa, w Polsce obowiązuje prawo i według tego prawa będziemy wszystko robić. I dlatego chcę powiedzieć jedno, że dyrektor na ręce jako mnie, przewodniczącego samodzielnej Społecznej Rady ZOZ-u złożył wniosek, proszę państwa, i myśmy ten wniosek zaczęli procedować zgodnie z procedurą, a więc skierowałem go jako zarząd do właśnie Rady Społecznej ZOZ-u i wczoraj, proszę państwa, odbyła się ta rada na ustawowy, ustalony skład przez radę 9 osób, udział w obradach wzięło 8 członków. Jeden był nieobecny, plus 5 przedstawicieli związków zawodowych. Oprócz tego na sali wzięło jeszcze 9 osób z zewnątrz udział. W punkcie pierwszym była informacja dyrektora SPZOS o bieżącej działalności SPZOS Kolbuszowej. W punkcie drugim było zaopiniania wniosku dyrektora Kolbuszowej w sprawie zmian w statucie samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kolbuszowie, o tym, co panowie tu mówili. Wynik głosowania nie jest tajemnicą, ponieważ, proszę państwa, protokół do wglądu jest każdemu jednemu. Można i za pozytywną opinią było 7, jeden był przeciw, drugi 0. I zgodnie z procedurą jest to tylko opinia komisji, opinia Rady Społecznej ZOZ-u. Następnie dopiero będzie procedowana mianowicie w Komisji Zdrowia i zarząd i dopiero jeżeli zarząd uzna zasadne, skierujemy to pod obrady Rady, pod zatwierdzenie Rady, bo tylko Rada może tego dokonać, nikt więcej, proszę państwa. Więc tutaj nie zaniechujemy żadne absolutnie nic. Tutaj co, proszę państwa, nasuwałem się wczoraj na tej Społecznej Radzie wnioski, ponieważ muszę powiedzieć tak, że była dość spokojna, merytoryczna, więc poprosiłem się o pana dyrektora, spotkałem się rano i wynikiem tej rozmowy z dyrektorem jest to, że dzisiaj po tym posiedzeniu odbędzie się posiedzenie zarządu naszej Rady Powiatowej. Proszę państwa, co zaś do lustra, proszę państwa, to jest tak zwana komisja powołana z przedstawiciela starosty, przedstawiciela policji, proszę państwa, i z danej gminy, gdzie to znak, czy coś ma zrobić, i komisja dopiero to ustala. I zaskoczył mnie pan tym, ponieważ nigdzie nie było nigdy, że płacimy za lustro i gdzieś ustawiamy. Jeżeli takie coś jest, to absolutnie nie będzie i tyle. Jeszcze raz mówię. To jest w gestii zarządcy drogi, takie zostanie ustalone i żadnej nie było, bo nie wiadomo, jakby było to pobierać opłaty i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa, bardzo proszę, pan Marian. Dziękuję bardzo za małą odpowiedź, ale ja tutaj mam takie pytanie. Jeżeli, było zaopiniowanie i 7 było za, to znaczy, jeżeli jest 3 członków zarządu, tak,
bo pan Czarosta, pan, no, pan Wojdyło, prawda, i pan Cebula, to już większość zarządu jest, prawda, za. Tam bodajże to słyszałem, prawda, że będziecie się starać. Jak wyście już taką podjęli decyzję, to nie będzie sami starać. Nasuwa mi się pytanie takie. To jeszcze jak było przy tym oddziale, a czy ginekologicznym. Pamiętam też komisję do rolnictwa. Była mowa, że będzie likwidowany oddział w Nowej Dębie. Jakoś do tej pory istnieje elegancko i ma się dobrze, prawda. Nawet z naszego powiatu około 114 urodzeń poszło, prawda, do Nowej Dębie, prawda. Umiało to podejść. Oddział dziecięcy istnieje. I Nowa Dęba nie jest pytaną ani powiatowym. I można jakoś to utrzymać. A my tutaj w Kurbuszowie mamy szpital powiatowy i nagle no, nie rozumiem tego tematu. No nie wiem, po prostu i takie jest odczucie po prostu naprawdę takie negatywne tutaj naszego społeczeństwa, że troszkę no, trzeba do własnej sumy trochę zapukać i czasami tych ludzi posłuchać. Nie kierować się tylko, że ja jestem najmądrzejszy, prawda, to od razu to się likwiduje. Czasami ci też ludzie mają trochę racji i trzeba ich naprawdę trochę posłuchać, żeby ci nasi mieszkańcy, zarówno te dzieci, wiesz, czy miały jakąś opiekę. Wiesz, jakie będą u niej kolejki, jak będą jeździć na zewnątrz. Naprawdę, będzie to utrudnienie dla nas. I jak ja też wyglądam jako radny, prawda, i co jeszcze wspomnę, chciałem być w Komisji Zdrowia. To chyba jest pierwszy element, a czy tutaj w starostwie, żeby po prostu głosować, żeby nie był w komisji. Jeszcze takiego chyba zdarzenia tutaj nie było, bo bym wiedział, prawda, o co się dzieje w Komisji czy Zdrowia i może tematu, który bym dzisiaj nie podnosił. A tak to podnoszę dlatego, bo mi to boli. Boli mnie jako mieszkańca powiatu, prawda, i boli mnie też czy jako radnego, że po prostu likwiduje się to, co jest potrzebne, a po prostu a robi się. No już nie będę mówił co. Na zimą tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panu przewodniczący. Raz, dwa. Panie starosto, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tutaj podzielam uwagę, jakby powiedzieć i słuszne jakby powiedzieć zwrócenie uwagi na to, że szpital w Nowej Dębie jakoś sobie radzi. Na pewno taką bolącą rzeczą jest to, że od nas panie poszły, rodzą w Nowej Dębie, od nas lekarze poszli do Nowej Dęby i za chwileczkę oddział dziecięcy będzie miał zwiększoną ilość pewnie przyjęć, ale nie w Kolbuszowej, tylko w Nowej Dębie. I to tak jakbyśmy trochę działali na szkodę własną naszego społeczeństwa. Naprawdę jakoś tak to się układa trochę. Ja wiem, że nie jest tak, że sytuacja na rynku, że wszystko, tylko ja tutaj, co z panem starostą, rozmawiamy cały czas. Rozmowy z lekarzami. Przypomnę tylko, że 35 lekarzy odeszło w ciągu 4 lat. Tych rozmów brakowało. Nie winię nikogo, po prostu, bo nie winię nikogo. Po prostu tylko proszę o to, żeby z lekarzami rozmawiali ludzie, którzy w jakiś sposób mogą do nich dotrzeć. Bo nie pieniądze, nie ilość pacjentów, a niekiedy po prostu rozmowa decyduje o tym, że ci lekarze mogliby tutaj zostać i wrócić. Bo ja dalej tutaj z uporem maniaka powtarzam, że oddział wewnętrzny w trudnej sytuacji. Gdy mamy super młodych ludzi, chcą pracować, odchodzą, trzeba ich poprosić, żeby wrócili. Jest młody człowiek, lekarz z Kolbuszowej, który chętnie by pewno przyszedł do pracy, trzeba z nim rozmawiać. Mówi o Mietku, o synu naszego radnego Mieczysława Maziarza. Stworzyć mu, proszę, ja wiem, ale może coś zaproponować mu takiego, co by go zatrzymało. No rozumiem, ale panie starosto, zawsze mogę jakby powiedzieć, wypowiedzieć, ale to w dobrym duchu mówię, prawda? Podpowiadam. No taka rola jest moja, drodzy państwo, żeby wybiegać do przodu. Ja nie neguję, nie pokazuję szpitala w naszym złym świetle, ja pokazuję go w dobrym świetle, a co mi się nasuwa, jakie przemyślenia, które po prostu są w mojej głowie radnego Rady Powiatu, no to słuchajcie, no mam prawo do tego. Wybiegam do przodu, staram się, szukam rozwiązań, tak jak wspomniałem wczoraj na Radzie Społecznej ZOZ-u, że pofatygowałem się, zadzwoniłem, rozmawiałem.
I po prostu bardzo proszę też o to Wysoką Radę, by każdy z nas wziął, podciągnął rękawy i zakasał rękawy i poszukał może kogoś ze swoich znajomych najbliższych, by po prostu przekonali lekarzy, żeby do nas tutaj przyszli i by oddziały nasze się pięknie, jakby powiedzieć, rozwijały. I my, żebyśmy byli tym ośrodkiem dla innych, takim, który jest niedościgniony. Tego bym sobie życzył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś... Moment, jeszcze nie. Kto z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Nie. Pan starosta? Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja nie będę długo odpowiadał, ponieważ trochę nawet Pana radnego nie zrozumiałem, więc o co się dzieje, jakby co Pan na piśmie, bo nie zrozumiał wszystkiego, co Pan chciał przez to wypowiedzieć. Proszę Państwa, ja tylko jedno powiem. Nie wiecie nawet w 1/10 tego, co się ze szpitalami dzieje. I oceniać sytuację w innych szpitalach nie przystoi. Proszę Państwa, to Wam mówię szczerze, bo my wiemy, na konwencie u Pani Wojewody, gdzieśmy mieli w poniedziałek, starostowie zgłosili akces, aby odebrać, że oddadzą szpitale. Nie są w stanie w związku z brakiem kadry lekarskiej i potężnymi zadłużeniami, nie są w stanie prowadzić, proszę Państwa. Więc nie wypowiadajcie się za inne szpitale, bo my cokolwiek i dyrektor Szczelczyk, ja i wojewoda, wszyscy wiedzą, co się dzieje w szpitalach, proszę Państwa. Więc tu bym bardzo prosił, żeby się nie wypowiadać. Co do ubytku lekarza, migracja lekarzy jest, była i będzie, bo nawet Kolbuszowa miała takie, przepraszam, nieszczęście, że w ostatnim czasie nawet 6 zmarło i trudno było. Byli to nasi lekarze specjaliści i musieliśmy się z tym pogodzić i to nieraz w dość szybkim tempie to było. Co się dotyczy na przykład lekarza tego, które Pan wymienił tu nazwisko, to my mu oferujemy wszystko, co możemy i robimy wszystko, żeby go zatrzymać. Od początku, bo to jest chłopak, który jest na swoim miejscu i bardzo lubiany. To od razu powiem bez względu na, czy można kogoś jeszcze oprócz tego, ale naprawdę jest tego. Drugie jest sprawa, że pamiętajcie jedno. Jeżeli chcemy tutaj robić wielką specjalistykę, to nie da się, bo to jest szpital powiatowy i referencyjność obowiązuje. Jesteśmy w tym stopniu referencyjności, co jesteśmy, koniec, bo to jest szpital powiatowy. Nie jest wojewódzki, nie jest kliniczny szpital, tylko powiatowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze w tym punkcie głos? Pan Marian, bardzo proszę. Panie starosto, nie wiem, czego Pan, czy nie zrozumiał może, a czy mówiłem, a czy dość szybko, ale po prostu mówiłem to, że mi jest wstyd, prawda, za Wasze decyzje, prawda, które tutaj są, prawda, bo chodziło mi o co. Jeżeli wczoraj podjęliście, a czy taką decyzję, prawda, że, a czy Rada Społeczna ZOR-u podejmuje decyzję i w tej, co podjęli decyzję, jest Was trzech. Zarząd się składa, prawda, z 5 osób. Bo to już macie większość. To już jest automatyczna sprawa, że już tutaj to pójdzie, prawda, pod likwidację. To jest raz. Tutaj, prawda, mowa jest, znaczy tutaj jest też mowa o tych lekarzach, dlaczego, a czy odeszli. Tutaj może teraz dodam. Sądzę jedno, że, nie, że pana dyrektora nie było stać w ogóle, czy na konkretną rozmowę. Nie było stać. Pamiętam sprawy jeszcze wcześniejsze. Rozmawiałam z panią Łagowską odnośnie oddziału dziecięcego. Powiedziała wyraźnie, że nie będzie tutaj pracować, bo nie ma atmosfery. Nie ma atmosfery. To samo było odnośnie doktora Stąpora. Poszedł do Nowej Dęby, tam ustworzono warunki, bo chciał, prawda, robić doktorat, prawda? A tu mu nie pozwolono, prawda? Bo chciał się, prawda, dokształcać. I ja sądzę jedno, że jeżeli by dyrektor, prawda, stworzył jakieś warunki, jakoś, a czy rodzinę, taką pokórę, bo to szpital to też rodzina, prawda, i tak dalej, to sądzę, że byłby klimat i ci lekarze by nie odchodzili. I sądzę jedno, tak jak wspomniał Szczelczyk, prawda, też, a czy taki temat, że my mamy pierwszy stopień, prawda, tylko reprezentacji, prawda, a czy lekarze po prostu nie mogą się dalej kształcić. Ale też wspomniał o oddziale urologii, że młodzi lekarze, to był wczoraj w udarze, a czy mogą się uczyć, prawda?
od naszych lekarzy. To znaczy, jeżeli się chce coś zrobić, prawda, a miał na to czas, bo miał na to czas, ile on już jest tutaj, a czy w ogóle nad dyrektorem. No to też jest bardzo ważne. To nie zostało, to nie poszło. A czy od razu, prawda, to, że jak on może oczekać. On już jest tyle lat, że zna zagadnienia i tak dalej, ale jeżeli się nie stwarza warunków do tego, to tutaj naprawdę jest z jego tytułu czy źle. I moim zdaniem jeszcze to powtórzę, bo dlaczego nie zatrzymał tych lekarzy, którzy teraz mógł zatrzymać do czasu poszukania zastępstwa na to miejsce. Czemu nie zatrzymał? Tylko po prostu sam moim zdaniem, a czy zamknął, prawda, ten oddział. Popuścił na urlop, prawda, i tak dalej. To tak, a czy nie można robić. Dziękuję. Czy pan starosta się odniesie? Bardzo proszę. Proszę państwa, jedno chcę powiedzieć. Takich lekarzy z tytułem jak doktorzy użyje na urologii Osliński nigdy w Kolbuszowie nie było. I to oni przyszli z Rzeszowa do Kolbuszowej. Proszę państwa, więc proszę sobie to by za sprawę. Każdy może migrować gdzie chce. I drugie, panie Marianie, na miłość boską bardzo proszę, Rada Społeczna ZOZ-u nie podejmuje decyzji, wydaje opinię. I proszę nie zarzucać, że myśmy podjęli decyzję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę mieszkańca powiatu kolbuszowskiego. Dzień dobry państwu. Na początek może taka jedna rzecz mniej istotna, może nie tak ważna w dłuższej perspektywie, ale również mieszkańcy prosili mnie, abym się upomniał o to, czyli wydłużające się kolejki tutaj w Wydziale Komunikacyjnym. Pytanie, z jakiego powodu jest taka sytuacja, bo ludzie przychodzą po pół dnia, spędzają, odchodzą z kwitkiem, czy nie można wprowadzić jakiegoś systemu z biletami, tak, z takimi wydrukami. Takie były sytuacje, że ludzie cały dzień musieli poświęcić, brać urlop z pracy, żeby przyjść załatwić tą sprawę. Czy nie można wydłużyć, zrobić dyżurów, zazębić to w ten sposób, żeby ten wydział pracował może tak, żeby ludzie też po pracy mogli przyjść. Może zmianowo jakoś udałoby się to rozwiązać. Co do tych spraw najważniejszych, w ostatnim czasie, czyli to, co miało miejsce wczoraj, czyli Rada Społeczna Szpitala. Oczywiście odbyła się długa dyskusja, był pan dyrektor, byli przedstawiciele Rady. Tak naprawdę w mojej ocenie to wszystko miało tylko pomóc temu, żebyśmy się zmęczyli i dali sobie spokój z tym wszystkim. I ja stąd doświadczam, że to nie będzie takie łatwe, panie starosto, bo mieszkańcy, jak z nimi rozmawiam, może nie wszyscy mają czas przyjść na radę, ale mieszkańcy jednoznacznie się opowiadają, że ten szpital jest potrzebny. I jeżeli państwo radni, tutaj apel do was, macie miesiąc czasu do kolejnej rady, porozmawiajcie ze swoimi sąsiadami, ze swoimi znajomymi, może przejdźcie się do księży proboszczy waszych, zapytajcie się, czy taka sytuacja będzie dobra. Dobra dla powiatu, dla wyludniającego się powiatu. I jeszcze tak w kwestiach takich formalnych macie państwo też pewne narzędzia, które możecie użyć, bo możecie przedstawić, złożyć wniosek, złożyć projekt uchwały. Możecie tutaj zobowiązać przecież pana starostę do tego, aby wystąpił do wojewody o wydanie decyzji, o zajęcie stanowiska u wojewódzkiego konsultanta do spraw pediatrii o opinię na temat zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowia i życia dzieci na terenie powiatu kolbuszowskiego, które będzie po likwidacji powiatu. Więc macie szereg możliwości, szereg tutaj działań. Ja nawet widzę, wielu radnych jest smutnych i nie udziela się w tym temacie. Może chce zgodnie z linią tutaj koleżeńską głosować, jak jest im to narzucane, ale jeżeli się pojedzie na przykład do Raniżowa i porozmawia z ludźmi, to myślę, że pan przewodniczący Burek tego doświadczy i ludzie tam też podejdą do niego i powiedzą. Ja zapowiadam to, co zapowiadałem, że będziemy podejmować projekty różnego rodzaju, nawet w konsekwencji referenda, które zobowiążą państwa, bo mieszkańcy tego chcą.
i będziecie Państwo mieli w konsekwencji referendum, które Was zobowiąże do tego, że ten szpital będzie miał, będzie musiał utrzymać oddział pediatryczny. Jeszcze tylko taka jedna rzecz formalna. Nie, żebym się wyzłośliwiał specjalnie na panu dyrektorze, ale pan dyrektor swoimi działaniami, swoimi nieudolnymi rządami doprowadził do złej sytuacji finansowej. Już to wczoraj poruszałem, czyli też to, że jedna partia, tak, może pan tutaj starosta znowu się do mnie odniesie, że on jest gospodarzem, on nie reprezentuje tego ugrupowania, ale dobrze wiemy, jaka partia rządzi i poprzez pana posła możecie wywierać nacisk na rząd, aby zmieniał przepisy prawa i doprecyzowywał to prawo w ten sposób, żebyście państwo tutaj nie musieli na dole cierpieć z tytułu jakichś absurdalnych sytuacji, o których pan Szczelczyk mówił. Pan Szczelczyk, tutaj jest uchwała, tak, tutaj jest skład Rady Społecznej, już o tym wczoraj mówiłem, a tutaj jest wydruk z KRS-u. Pan Szczelczyk nawet nie dopilnował tego, żeby w KRS-ie nanieść zmiany. Oczywiście nic to nie wnosi może do sprawy, bo powiecie, że decyzja jest w prawie, ale ja tylko zaznaczę, przeczytam tutaj interpretację przepisów ustawy na temat KRS-u, która mówi tak. Konsekwencje za niezgłoszenie zmiany do KRS w terminie przewidzianym w ustawie o KRS. Niezgłoszenie zmiany do KRS w terminie 7 dni jest możliwością wszczęcia przez sąd rejestrowy na podstawie artykułu 24 ustawy 1 o KRS postępowania przymuszającego z możliwością stosowania grzywny nawet wielokrotnie. W przypadku, gdy w KRS-ie nadal widnieje wpis niezgodny z rzeczywistym stanem, sąd rejestrowy może z urzędu taki wpis wykreślić. Ponadto, zgodnie z artykułem 14 ustawy o KRS, uchybienie obowiązkowi złożenia wniosku o wpis skutkuje tym, że spółka nie może powoływać się wobec osób trzecich, to jest bardzo istotne, na dane, które nie zostały wpisane do rejestru lub nie uległy wykreśleniu. Zasada jawności wyrażona w tym artykule ma na celu ochronę osób trzecich ze względu na to, że mogły one działać w zaufaniu do stanu prawnego ujawnionego w KRS, który stan prawny był sprzeczny z rzeczywistym. I trzecia rzecz, zgodnie z artykułem 18 ustawy o KRS, jeśli niezgłoszenie zmiany wymaganych danych w ustawowym terminie spowodowałoby szkodę u osoby trzeciej, podmiot, na którym ciąży obowiązek wpisu, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy szkoda wystąpiła wskutek siły wyższej, wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą podmiot rejestrowy nie ponosi odpowiedzialności. Dlaczego to jest ważne? A można sobie doczytać, bo to jest bardziej rozbudowane. Dlatego to jest ważne, że gdyby pan poseł Chmielowiec był i pan poseł Chmielowiec oddał głos, to byłaby to sytuacja do tego, że mielibyśmy możliwość do podważenia tej opinii wydanej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu. Czy pan starosta? Bardzo uprzejmie, proszę. Proszę Państwa, bodajże w piątek poprosiliśmy jedno z wielkich lecznic rzeszowskich, pan poseł i ja, weźmie udział i dyrektor, którzy przyjechali przedstawiciele w sprawie, już muszę to powiedzieć, w sprawie tego, żeby właśnie może oni pomogli nam, oprócz tych osób, które zainteresowaliśmy, jak mówiłem już pana marszałka, jednego, drugiego, proszę Państwa, posła jednego z terenu, który miał na uwadze nam pomóc, a nie udało się. Proszę Państwa, rozmawialiśmy. I na temat tego oni przedstawili nam sytuację, jaka jest w służbie zdrowia w sprawie tak usługi nekrologiczno-położniczych i tak jak i pediatrii. I odesłali nas do mapy usług zdrowotnych dla województwa podkarpackiego, gdzie jest wykazane, ile łóżek będzie i to będzie 100%. Czy się to samo zrobi, czy zrobi kiedyś organ, który przejmie szpitale. Czy mamy nadwyżkę i do tego się zdąży. Brak lekarzy to piękna sprawa, żeby właśnie tak się działo, jak się dzieje. Nie my odpowiadamy za kształcenie lekarzy, ani nie jako rada, ani nie jako poszczególni radni, proszę Państwa. I właśnie do tego chciałem powiedzieć jedno, że to jest bardzo ciężki problem włączyć prywatnych
prywatne no, jednostki niepubliczne w naszą pomoc. Co się tyczy Wydziału Komunikacji. Tak, weszła ta ustawa, nieszczęsna, że do miesiąca muszę rejestrować każdy jeden, czy to komis, czy nie komis, który sprowadzili, muszę rejestrować. I to u nas to jest pestka w stosunku, kolejka, można powiedzieć, pestka w stosunku do tego, co w Wydziałach Komunikacji innych się dzieje, opisywanych i głoszonych w telewizji, w mediach różnych, czy to Mielec, czy Przewrót, czy Jarosław, Jasło, czy gdzie było powiedziane, że nawet rano o 4 wykupili sobie żeton na kolejkowy, a zostali nieprzyjęci, następny raz znowu musieli. To jest taka sprawa, bo się jeden klient z dokumentami niezgodnymi znajdzie, który zajmie czasu więcej i tyle. Myśmy, proszę Państwa, wzięli to pod uwagę wcześniej, już takie były wnioski, to były tamtego roku na wiosnę, że Wydział Komunikacji można by usprawnić i zrobiliśmy wszystko, co Wydział Komunikacji chciał. Tyle obsad, ile myśmy mieli, wszystko zrobiliśmy, wprowadziliśmy nowy system, również magazynowania, system dokumentów ścisłego zarachowania, żeby był on kompatybilny z wydziałem budżetowym, bo to jest druk ścisłego zarachowania i musi być rozliczony co do jednostki. I to nam funkcjonuje, proszę Państwa. Ale pamiętajmy jedno, że funkcjonują systemy tak zwane centralne, CEPiKi czy inne. One funkcjonują do pewnych godzin i koniec. I mamy tyle stan, że mamy, jest to przejściowe. My możemy petentom użyć tyle, że postawić krzesła i przeprosić. Wziąłem kierownika, również mówiłem, żeby wychodził na salę i mówił, że jeżeli ktoś ma wyrejestrować na korytarz oczekujący, który wysłał, może by ich przepuścili, bo wyrejestrowanie jest szybsze, nie, niż tego. A szczególnie to się działo przed Nowym Rokiem, nie? Przed Nowym Rokiem, gdzie wszyscy chcieli nagle zarejestrować. Zadzwoniłem do banków wszystkich, również do apocztę, do której godziny pracują. Proszę Państwa, no to Bank Pekao S.A. uruchomił nam dodatkowe kasy, które dla tych, którzy płacą gotówką, bo są tacy, którzy nie mają kart płatniczych, więc posługuje się gotówką. I dyrektor poszedł nam na rękę, że w razie czego to do godziny tej 14 będzie więcej okienek kasowych, żeby nikt nie stał w kasie tylko. I miał powiedzieć tylko, że Wydziału Komunikacji i był obsługiwany bez niczego. Dzwoniliśmy również na pocztę do Rzeszowa, na Asnyka, do których w razie czego pracują, bo jeżeli by ktoś z zagranicy przyjedzie i chce opłacić, a nie ma karty, no to gdzie opłacić? No proszę Państwa, na styka poziomie do 19 godziny będą nas obsługiwać, proszę Państwa. Zrobiliśmy wszystko, ale mówię, to są dni, które takie strzałowe, które no, nie powtarzają w tego się roku, a propos tego miesiąca i przerejestrowań, to też weszła nowa ustawa, ona nie przygotowała w ogóle Wydziały Komunikacji, a po drugie niektórzy nie zrozumieli tego, że muszą szybko przejestrować, bo dopiero zaczęło obowiązywać od 1 stycznia, natomiast oni zaczęli już w miesiącu marcu i zrobili taką zator może dla tych, co przyjechali z zagranicy. Państwa, czy tutaj jest wygłębiający się powód, jak tu pan powiedział? No proszę Państwa, statystyki nam nie pokazują to, na przykład przemieszczenie mieszkańców z gminy Kolbuszowa, tak, bo utraciliśmy jeden mandat, nie, do powiatu, to znaczy, że mamy mniejszą ludność w gminie Kolbuszowa, ale to poszła gdzieś trudno, nie można zatrzymać nikogo. Mówiłem, już jest mapa usług zdrowotnych i jak ktoś obserwuje politykę całą, co się dzieje, dlaczego lekarze na przykład z Ukrainy nie mogą pracować u nas, a w Czechach mogą pracować, to proszę sobie to dojść do tego, dlaczego w Polsce nie jest to. Czyje jest silne lobby, że zatrzymują nam. Przecież byliśmy w Romanowie, gdzie chciało małżeństwo przyjść. Byliśmy w Bystrzycy z panem burmistrzem, małżeństwo prosiło się, żeby przyjść. Pracują w Czechach. Nie u nas, bo u nas nie wolno. Proszę Państwa, więc tego. Co się tyczy złej sytuacji finansowej, to proszę Państwa, powiem Wam jedno, że to troszkę bawi, ponieważ my jako na te szpitale, co czytacie, że mają po 26,5 miliona, po 36 milionów zadłużenia, to my takich nie mamy, proszę Państwa, nie mamy. Nie bawi nas to, ani nie zadowala, ponieważ jeśli wolelibyśmy mieć lekarzy i ciut większe nawet zadłużenie, które no nie wielomilionowe, bo nie stać powiatu, a wiadomo, że ustawa nakłada, jeżeli zrobimy ponad amortyzację, będziemy musieli dołożyć. I teraz co ze szkół dołożymy? Z tego no, nie dołożymy. Będzie po powiecie, proszę Państwa, więc tu myślę, że gospodarka jest tego. Co do osoby dyrektora Szczyczyka, proszę Państwa, jest to, można powiedzieć, dyrektor z bardzo wielkim doświadczeniem.
gdzie obserwując go, to mogę powiedzieć tylko jedno, że to dyrektorzy z jego korzystają, inni szpitali niż on z innych, proszę Państwa. Naprawdę, wierzcie mi to. Jest, ma sposób zachowania się, jaki ma, ale każdy z nas nie jest świętym, każdy ma swoje, proszę Państwa, wady i zalety i to ja też zauważam, ale nie to, żeby był przekreślony, że jako menadżer, proszę Państwa. I jeszcze jedno, to co Pan czytał, to jedno chcę zwrócić uwagę. Szpital nasz i to wszystkie rejestracja nie jest spółką. Nie jest spółką. I te przepisy, które się odnoszą, to się odnoszą do spółki, nie do nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma punktu więcej spraw w tym punkcie, to zamykam obrady 15 sesji 6 kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. Jubilatom i solenizantom życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.